okresie lata. Mamy wakacje i każdy z Was chciałby odpocząć od czytania lektur szkolnych. Ja to rozumiem. Jednakże wielu z Was chce poszerzać swoją wiedzę dotyczącą w ogóle literatury światowej. Doszłam do wniosku, że może warto podzielić się swoimi spostrzeżeniami, bardzo subiektywnymi, na temat klasyki literatury światowej. Sporo czytałam w swoim życiu. Czytałam przez okres dzieciństwa, młodości, czytam cały czas, bo kocham literaturę i pragnę zarazić niektórych swoją pasją. W związku z tym nakręcę takie filmiki, które mogą zainteresować zarówno maturzystów, jak i studentów. Będą to króciutkie lekcje, w których podzielę się swoimi refleksjami na temat historii literatury światowej. Omówię bardzo pokrótce te książki, które utkwiły mi w pamięci, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Oczywiście nie zamierzam nikomu narzucać swojego gustu literackiego. Być może, że zachęcę Was w jakiś sposób do czytania książek, które ja osobiście uważam za wartościowe. Tyle na dzisiaj. Wyraźcie swoje zdanie w komentarzach. Jeśli to będzie Was nudzić, to oczywiście znajdę inną tematykę. A jeśli Wam się spodoba, to szybko dajcie znać. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na następnych lekcjach.